Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. W jednym z ostatnich filmików na temat stroju na zawody zapowiadałam, że zrobię również materiał o stroju na odznaki jeździeckie. Tak więc przychodzę do Was właśnie z takim filmem. Odznaki jeździeckie to bardzo ważny moment w życiu koniarza. Uprawiają do pewnych rzeczy w kwestii startów czy zdobywania tytułu instruktora, a także dają niesamowitą satysfakcję. Pytanie o ubiór na odznakę jest chyba równie częste jak to o strój na zawody. W końcu w regulaminie znajduje się ten enigmatyczny zapis o schludnym stroju. Ale co on tak właściwie oznacza? Jakie są kryteria tej schludności, w czym wyjechać, aby nie narazić się bardziej wymagającemu egzaminatorowi? Dzisiaj postaram się bardziej rozwinąć i przybliżyć Wam ten temat. Zacznę od tego, że do odznaki jeździeckiej można podejść w stroju konkursowym, który notabene omawiałam w jednym z poprzednich odcinków. I osobiście sama tak się ubrałam na obydwa moje egzaminy. Wiem jednak, że nie każdy może sobie od razu pozwolić na tradycyjny strój na zawody, dlatego przejdę teraz do tego, jak powinien wyglądać ten schludny strój, o którym jest mowa w odznakowych zasadach. I będą to konkretne kryteria, więc zaczynajmy. Po pierwsze, czystość. To najważniejsze kryterium, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Ubrania nie mogą mieć żadnych większych zabrudzeń, dziur itd., bo znacząco wpływa to na naszą ogólną prezentację. Trzeba więc porządnie wybrać nasze ubrania, a także wypastować sprzęt skórzany. Po drugie, stonowane kolory. Nie jestem pewna, jak patrzy się na żarowiaste i intensywne kolory na odznakach, ale mam za to pełną świadomość, że dużo lepiej wypadniemy w oczach sędziów, gdy założymy bardziej stonowane kolory. Jest to w końcu egzamin i powinniśmy ubrać się stosownie do powagi sytuacji. Najlepiej sprawdzi się czarny, beżowy, biały, szary, granatowy, bordowy itd. Po trzecie, czapsy lub sztylpy albo oficerki. Podczas przyjazdów zarówno w skokach, jak i na ujeżdżeniu, a także na odznakach nieszczególnie mile widziane są odkryte skarpety jeździeckie. Ujmuje to elegancji tego sportu, a przecież czapsy możemy nawet na szybko pożyczyć od koleżanki. Czasami nawet stajnie dają możliwość wypożyczania takiego sprzętu. Także moja dobra rada, nie wyjeżdżajcie w samych skarpetkach, szczególnie na czworobok i szczególnie jeżeli macie wymagającego egzaminatora, który zwróci na to uwagę. Po czwarte, poszczególne elementy ubioru. Nasz strój powinien składać się z bryczesów, prostej bluzki z zakrytą szyją, np. polówki czy golfu, sztybletów i czapsów albo oficerek i najlepiej rękawiczek jeździeckich. Warto dowiedzieć się, czy na naszą odznakę dopuszczalne jest założenie ostróg i jakie kiełzno możemy na konia założyć i później dostosować się do tego. W przeciwnym wypadku możemy zostać niedopuszczeni do przejazdów. I numer 5. Kask. Jest to element obowiązkowy chyba na wszystkich oficjalnych wydarzeniach jeździeckich. Nie można podejść do zdawania odznaki bez niego, więc pamiętajcie o nim. No i koniecznie musi być to kask nowego typu, a nie stary toczek bez atestów. Jak widzicie, odznaka wcale nie wymaga kupowania nowego sprzętu, tak jak na zawody. Możemy ubrać się na nią praktycznie tak jak na zwykły trening, o ile posiadamy ten podstawowy sprzęt. Myślę, że udało mi się dobrze wyjaśnić kwestię tego schludnego stroju i nie będziecie już mieli co do tego wątpliwości. Koniecznie napiszcie, jaką macie odznakę jeździecką, a może dopiero się do jakiejś przygotowujecie. Dajcie znać, a ja życzę Wam powodzenia w zdawaniu jej. Mam nadzieję, że filmik był pomocny i ciekawy oraz Wam się spodobał. Zapraszam standardowo na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!